wami chowany na zalanym Tilted Towers. Wszystko polega na tym, że 50 widzów chowa się, a ostatni znaleziony wygrywa. A więc widzowie, jesteśmy teraz na zalanym Tilted Towers i widzowie będą mogli się schować gdziekolwiek tylko chcą. Także widzowie, 3, 2, 1, wy możecie się chować. Macie na to 3 minuty 6 sekund. A few minutes later. Także my zaczynamy szukać i w ogóle zobaczcie, jaka czadowa mapka. Rafał, gdzie ty jesteś? Ja jestem zaraz za tobą, jakby co? Myślałam, że to jesteś ty, że to jest twoja głowa. Miałam mówić, że cię nie widać. Dobra, ja tutaj, zanim wejdę do jakiegoś budynku, to pewnie troszkę minie, ale tu kogoś widzę. Czekajcie, tu się da wejść? Da się wpłynąć, tylko trzeba skoczyć i to jakby wskoczyć pod drzwi. To jest ciężkie. Dobra, jesteśmy i uwaga, zaczynamy szukanie. Zaczynamy, idziesz za mną? Tak, ja idę za tobą, ale chciałem ci jeszcze coś jednego pokazać, ale zobaczmy, czy tutaj ktoś jest i widzowie, pokażę wam, co dzisiaj pomoże nam właśnie w szukaniu widzów i mamy do znalezienia dokładnie 50 widzów. I na razie ja tutaj nikogo nie widzę. Tu pojemnik otworzony, więc wydaje mi się, że ktoś tu może być. Czekajcie. Dawaj do góry. Nie ma nikogo tutaj, tu się nikt nie schował. Wydaje mi się, że właśnie ten budynek jest taki, że raczej każdy by tu sprawdził w tym budynku, a najwięcej osób być może jakoś jest w wodzie. Ewela, leć za mną teraz i coś nam pomoże szukać. Także tam mamy zaparkowane pewne pojazdy, którymi sobie będziemy jeździć po mapie. I mamy również tutaj licznik, ile osób jest jeszcze do znalezienia, oczywiście minus nasza dwójka. Czyli mamy 47 osób do znalezienia aktualnie. Wow, sporo. I z tego co widzę, to jest, ale jest jedna deska, Ewela. Na barana. To na nogach będzie chodził. Nie wiem, gdzie się podziała. Były dwie deski, ale no dobra, Ewela, mogę ci oddać deskę, jak chcesz. Nie, dziękuję. Ja sobie tutaj poszukam. Ja tutaj szukam teraz w trawie. Ej! O, ty! Trafiłem kogoś. Nie! Nie ma nikogo na razie. Ja szukam w trawach na razie. A ty też szukaj, możemy się rozdzielić, co ty na to? Wiesz co, ja myślę, że to może być dobry pomysł, ale na późniejszy etap. Na razie bym się jednak trzymał w dwójkę. Mam deskę, czy ty masz deskę? Nie, ja nie mam deski, ale możesz sobie zabrać, jak chcesz. Patrzcie się, jak tu się jeździ. Jeszcze nikogo... A dobra, mam pierwszą osobę, Ewela, mam pierwszą osobę. Jest tutaj ziomeczek, także wskoczmy sobie do niego. I to będzie... O, ty, a... Ej, czemu tu się nie da wejść? On mi już uciekł. Ja też mam pierwszą osobę. Czyli udało ci się kogoś znaleźć? Tak, ej, to jest ciężkie, to w ogóle... Czekajcie, tam się da wpłynąć? Nie, ej, to jest bardzo ciężka mapka do chowanego. Ciężko się wpływa tutaj w ogóle, nie? Ej, tak, masz rację, Ewela, ale powiem ci tak, co nam na pewno pomoże. Zobaczcie teraz na strefę, tutaj macie strefę i po 20 kolejnych minutach strefa się zmniejszy, więc będziemy mieli większe szanse w razie czego. Dobra, ja na razie znalazłam jedną osobę, no nie jest kolorowo, tutaj się da wpłynąć. Ewela, wypłyń z powrotem i popatrz do góry. Widzisz? Tam ziomeczka? Widzisz go? No! Ryba to chyba. Ej, to jest coś w krzakach. Też tak słyszę właśnie kogoś, ale nie wiem gdzie. Dobra, Orange, pozdrawiamy. Dobra, trzy osoby są, nie jest źle. Ja tutaj wpłynę pod spód. Tutaj byłeś czy nie? Tu się nie da wpłynąć, bo to jest okno. Właśnie za teraz się skapłam dopiero. Zastanawia mnie to, czy są jakieś takie spoty, gdzie ktoś przez przypadek wejdzie, na przykład to jakby przez to okno, a my nie będziemy mogli tego sprawdzić. Na przykład tak jak tutaj do tych drzwi, czy my tu możemy w ogóle wejść? No chyba nie. Ale czekaj, tu gdzieś koło lodziarki mi się wydaje, że ktoś będzie. Albo w tym domku. Ale tu kogoś słychać, Ewela, mimo wszystko. Ja bym tu jednak płynął. Mówi, że tam się da? Ej, tutaj nie ma nikogo, a obstawiam na 100%, że ktoś tam będzie. Spróbujmy przez tą szybę jednak. Nie da się. Ej, ktoś tam jest. Tu. Ta. Jest tam ktoś, tylko... Nie mogę go trafić. Ej, to mnie walnąłeś. Dobra, on tam gdzieś jest. Ej, tu można pod spodem właśnie... A jest, widzę go. Czekaj, tu czeka. Od drugiej strony może trzeba do niego wpłynąć. No właśnie, ja nie mam żadnego pojęcia, jak tutaj wejść w ogóle. No, to będzie hardcore. Dobra, odpuśćmy mu, później zobaczymy, co tam się dzieje. On może tam wpłynął i już nie wypłynie. Czy my w tym budynku byliśmy tutaj? Nie pamiętam, trzeba sprawdzić chyba. Dobra, to chyba tutaj nie byliśmy i wydaje mi się, że ktoś tutaj może być pod tymi schodami. Nie ma nikogo pod schodami. Tutaj nie byliśmy. Mam. Tutaj takiego zielonego skinka. Dobra, jedziemy do góry. Co ty na to? Możemy wyjść, bo tutaj są schody, więc będzie łatwo wyjść do góry. Tylko pytanie, czy oni się tak pochowali właśnie w pokojach? Ja bym się schował przy wodzie, no bo tam faktycznie nie widać. Mi się wydaje, że ktoś tu będzie właśnie. Bo zobacz, tutaj... Patrz ty ten, za drzwiami. No właśnie, ja cały czas staram się zaglądać. A tu popatrz na to. Patrz, jest misiek. Właśnie ja myślałam wcześniej, że ktoś tam stoi. Da się jeszcze wyżej, dobra. Oni tutaj szukali jakichś dobrych spotów. Tutaj się da wejść? Nie da się, musimy iść jeszcze wyżej. O jest, patrz jak na koszu kuca. Chodź do mnie. Mamy kolejną osobę, ale czuję, że tu jeszcze ktoś będzie. Ja bym jeszcze... Ej, Ewela, chodź.
Po cichu, po cichu. Patrz. Tu, chodźcie do mnie. Tam jest banan. Siema. Jest banan, no, ale jeszcze jedna osoba tu będzie, czuję to. Ja popatrzę na skraju tych budynków, bo oni tak właśnie lubią siedzieć na tych balkonach. Ja mam z widzy i w ogóle wydaje mi się, że nie wiem, lampy jakieś to, goście i... Jestem u samej góry, mam dwie osoby, proszę bardzo. Okienko tam widziałam kogoś. Właśnie poobserwujmy tak, czy gdzieś ktoś jeszcze na jakimś budynku nie siedzi, albo w jakichś krzakach. Bo też są krzaki. Chodź do wody, wskoczmy do wody i sprawdźmy teraz tutaj ten garaż, bo być może w tym garażu ktoś siedzi. Wydaje mi się, że jest to możliwe, ale czy na pewno? Nie mogę wyskoczyć, kurczę. Właśnie ja się trochę boję, że już stąd nie wyjdę w razie czego. Mi się wydaje, że tam się nie da, o tam są bronie jakieś. Ale ktoś to otworzył. Aha, czyli co, tam się da wejść? No na to by wyglądało i ktoś tutaj jest za tą blachą chyba. Moim zdaniem się za mnie da wejść. Może było otwarte już. Nie wiem, ja wolę nie wchodzić do takich rzeczy, bo w razie czego jak nie wyjdziemy, no to już nie wrócimy na mapę. W ogóle strefa za niedługo się będzie zmieniać, więc musimy też uważać na to. Będzie tu ktoś czy nie? Jak myślisz? No pewnie jest tu piłkarka, jest tutaj, tylko nie mogę jej trafić. Jest to ty! Ewela! No bo tak ktoś był u góry i nagle... Ej, tutaj patrz, jak kampi w strefie. Tylko Ewela już mnie nie atakuj, bo w razie czego będziesz musiała szukać sama. O nie, to by ten odcinek trwał bardzo długo. To jest najgorsze, że żeby wyjść stąd, to musimy iść na sam dół. No i nie wiadomo, czy wyjdziemy stąd. A dobra, nie no, bez problemu wyszedłem, także jest git. Tu jeszcze nie byliśmy w tym budynku. No to możesz wejść, ja zobaczę tutaj jeszcze do trawy. O, dobra, mam ziomeczka, jest jeden. Ej, a patrz, można patrzeć tak pod wodą. Ja też ziomeczka miałam. Mogą ludziom nogi wystawać wtedy i wtedy jest łatwiej dla nas, ale niektóre trawsko rośnie już od samej ziemi. Za chwilę strefa powinna zacząć się zamykać, to jest chyba przy 20 minucie. Ja tutaj mam miejscówkę i tu jest strasznie dużo do miejsca do schowania, także muszę to porządnie przeszukać. Ktoś w kiblu... Ja mam zwidy i wydaje mi się, że ktoś chodzi cały czas jakoś za mną. Nie wiem, o co chodzi. Ja lecę jeszcze dalej, bo nie byliśmy na Big Benie na przykład. Chodźmy na Big Ben, Ewela, teraz. To jeszcze drugą część Elek sprawdzę, dobra? Okej, to ty tam zostań sobie szukaj, a ja sprawdzę Big Ben. Dobra, ja będę krzyczała, jak kogoś znajdę. Tu pusto. Ja mam gościa. Dobra, zginął na strzała. Pozdrawiamy, oczywiście. To patrzenie pod wodą, no to są haksy, moim zdaniem. A może oni na tych pagórkach? Ej, tam co tam jest? Jest tam ktoś, Rafał. I tam jeszcze jedna osoba gdzieś chyba. Tam? A ty nie widzisz mojego znacznika, nie? Nie, ale mam kolejną, jakby co? Wyeliminowałem. O. Przez okienko kogoś dziabnęłam. Ewela, mamy 29 osób do znalezienia, jakby co? Ja teraz tutaj właśnie znalazłam dwie osoby. Dobra, wydaje mi się, że tutaj już nie ma nikogo. Lecimy dalej. Idę tam w twoją stronę, dobra? Okej. Okay. A myślisz, że ktoś jest na przykład na drzewie jakimś, czy coś takiego? Przed chwilą właśnie ja kogoś widziałam w krzaku. W sensie na lądzie tak jakby. Tu on się kampił. A tu jeszcze kogoś widziałam. Ta druga osoba musiała uciec chyba. Ja wchodzę do podziemnego parkingu. I mi gość ucieka, nie? Gościu mi ucieka. Teraz go dojedziemy. Dobra, jest już wyeliminowany. Wchodzę tu do środka budynku jakby, co? Dobra, ja jestem tutaj... przy bramie. Może ktoś tutaj się przemieścił. Ej, możesz iść, nie powiem Eweli. Albo nie, czekaj, chodź tu. Hello. Jednak cię muszę wyeliminować. Ja to słyszę. Zrobiłem mu nadzieję, ale go w końcu wyeliminowałem, przepraszam. Właśnie, jak nie szukamy razem, nie? To wtedy się powielamy, że te same miejscówki szukamy. Chociaż mi się wydaje, że i tak będziemy musieli w tych samych miejscach poszukać, bo jest ciężko. Ja znalazłem Spidermana. Idealny skin do tej miejscówki. Także pozdrawiamy spoconego. I poczekaj na mnie, chcę z tobą szukać. Ale Ewela, to jest też tak, że sprawdzisz dokładniej, no nie? W sensie, jak dwa razy coś sprawdzimy, to... I tak czy siak byśmy pewnie musieli dwa razy, bo ciężko jest kogoś znaleźć. Ej, to ty nie? Nie. Jakiś gość, że je dopływa. Ale Peszek chciał uciec, chciał zmienić miejscówkę, a naszedł na rybak. Mam kogo? Mamy za drzewkiem się chował skubaniec. Ej, naprawdę robi się coraz ciężej. O, mamy kolejną osobę. Ej, dobrze ci idzie. Ja nie wiem, oni nagle teraz powychodzili jak prawdziwki. Ja w ogóle nikogo nie mogę znaleźć, co to ma być? Gdzie ty jesteś w ogóle? O, Ewela, mam gościa i po drugie strefa zaczyna się zmniejszać teraz.
Więc będziemy mieli dużo łatwiej. W sensie, no będzie mniejsza strefa zakrojona będzie. Tak właśnie Rafał mnie słucha, nie? Ja przed chwilą to powiedziałam. No bo znalazłem w końcu kogoś. No jeszcze widzę tutaj chłopa pływającego, co mi ucieka, nie? On do pizza padł. A to nie, to inny tobie uciekł, tak? No taki niebieski, no wyeliminowałem go. O, jest kolejny. Sznur pikowy. Mamy go. Ja tutaj jestem w takim budynku, w którym jeszcze w ogóle nie byliśmy. Ale tu jest strasznie ciemno i moje oczy tutaj... Ej, Ewela tutaj teraz mówiła. Jak ja ci coś Ewela pokażę, chodź pod Big Bena, szybko. Bo to, co ja widziałem, to jest hit. Patrz, tutaj. Raz. Czekaj. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I patrz. Możesz go wyeliminować, on jest na dole. Nie mogę trafić go. Ostatnim. Ale ta miejscówka, no to jest najlepsza miejscówka chyba, jaka tu była. Oprócz tego domku oczywiście. Nie byliśmy tutaj w tym budynku, chodź ze mną. A faktycznie. Czekaj, ile mamy osób? 21 osób do znalezienia, czyli 19. Patrz, mi się wydaje, że ktoś tu może kampić tam z tyłu za tymi. Nie, tutaj nie ma nikogo. Ja mam ziomeczka. TikTok. Mamy tutaj. Ale właśnie na tym budynku mi się wydaje, że w tam u góry będzie dużo osób. Mamy 21 minut tylko na znalezienie tych wszystkich osób. Ej, ale full skupienie, co? No ja tu się tak skupiam, a nikogo nie widzę, nie? Ej, oni może te miejscówki pozmieniali, rzeczywiście. Choinka. Patryk coś się schował. Kątem oka normalnie, kątem oka został znaleziony. Ja już nie wiem, gdzie mam szukać. Ja mam kolejnego. Ej, jest tam ktoś. Mamy gościa pod schodami, ale chcę tutaj wpłynąć, a nie mogę. A ja chcę kogoś znaleźć, a nie mogę. Nie wiem, czy tu się da, ale... Ale nie, nie dam rady tam wejść, może tędy. A, udało się. Jest, ryba na dachu. A ja widzę chłopa, też mam, dobra, oski. A ja ciebie widziałam. Oni zmieniają miejscówki, ale na tej desce się śmiga. No na pewno szybciej mam gościa. O kurde, nie mogę trafić. Co tobie teraz tak dobrze idzie? No właśnie nie wiem. Sprawdzam te miejscówki, które już myślałem, że są sprawdzone. W sensie były sprawdzane, ale robię to jeszcze raz i oni tu przechodzą. Mi się wydaje, że gdzieś oni tam na dachu. Ja byłem na dachu i nikogo nie było. Mamy osób, 13 osób do znalezienia. Mi się wydaje, że na drzewach gdzieś mogą być. Ej, mam taki świetny budynek i nikogo tu nie ma, nie? Coś tu płynie. Wypływa. Banan tam jest. Za tym kamperem kampił się. Ktoś padł. Kubi się odburzy, czyli ktoś się zablokował w jakimś budynku. Ej, no już naprawdę niedużo zostało. Ewela, skupmy się teraz. Ale ktoś tu chodził. To, ej, co to? To ty? Ja. Mi się wydaje, że ktoś tutaj może być. Ta. Co mam tu? No są tu chłopy, nie? O, skupił się w burzy, ziomek. Ej, nie ma nikogo. Mi się wydaje, że na tym budynku na górze ktoś jest. My jesteś tam w stanie wyjść? Ja mam ziomka kolejnego. Gdzie był? No, ty tu byłaś wcześniej, chyba drzwi nie weszłaś do pokoju. Ktoś biega, to ty? Właśnie to chyba ty biegasz. Ja skaczę, no, biegam. Mam kolejną osobę. Ta strefa się jeszcze zamknie? Nie, nie, już bardziej nie. Mam! Mam, Rafał. Ewela, ja lecę poświęcić życie w razie czego. Wydaje mi się, że w tym budynku jest reszta. Ja nie mogę, Rafał. Ja to jestem. Boże, to ty tu weszłaś? Ktoś był właśnie. Ty właśnie nie mogę w te drzwi wejść. Poczekaj, przesuń się. Uwaga. A jak my stąd nie wyjdziemy? No to jest możliwe. Mamy problem, bo nie możemy wyjść. Teraz my się chowamy, a nie ten. I nas szukają. 75 years later. Rafał został uwięziony. Jak widzicie, mi się udało. Także została ostatnia nadzieja we mnie. Ej, udało mi się wejść do tego budynku. Jestem tu. To tam pewnie na pewno ktoś będzie. Teraz pytanie właśnie, czy ktoś tutaj jest? Czy też nie? A tam się da wyjść górą, pytałem do tego budynku. Aha. Ja tam byłam. 4 osoby zostały. Jest typek. Tam jest typek, patrz, chodź do mnie. No, obczajam. Masz go? On się tu chowa, ale dobra, wpływam do niego. Zanurzamy się. Siema. 3 osoby zostały. Czyli to jest, on tam się dał wejść w takim razie. Wejść tak, ale gorzej z wyjściem. Okej, widzowie, sprawdzamy miejscówki, gdzie są osoby. I okazuje się, że tak, ogółem Ewela mnie wyeliminowała. Jeden ziomek jest po prostu pod schodami na... To jest budynek...
parkingiem, gdzie byliśmy kilkukrotnie. Następnie druga osoba jest również gdzieś w wodzie. Który to jest budynek? Pytanie. O, właśnie, nam teraz tutaj pokazuje. Także to były jakieś niedostępne miejscówki, a wydaje mi się, że my byliśmy wcześniej wszędzie. To jest oczywiście Ewela. No i kolejna osoba również na tym kwadraciaku gdzieś na dole. My nie weszli... Nie, byliśmy tam. Ja nie wiem, widzowie, jak to się stało. Także niestety my w dzisiejszym odcinku przegraliśmy, ale wy za to możecie na pocieszenie zostawić łapkę w górę, oczywiście subskrybować nasz kanał i wpisywać pod w sklepie Ewela. Na razie.